Ile to jest 19 tysięcy plus 7 dziesiątek? Zacznijmy może od 19 tysięcy, potem zastanowimy się, co oznacza 7 dziesiątek, a potem dodamy wszystko razem. 19 tysięcy to 1 tysiąc, 19 razy. To jest 1 tysiąc, dodajemy do niego drugi tysiąc, mamy razem 2000, tysiące, dodajemy jeszcze jeden, trzeci, mamy razem 1 tysiąc, drugi tysiąc, trzeci tysiąc, razem 3000. tysiące. Pewnie już widzicie, o co tutaj chodzi. Jeżeli mamy 19 tysięcy, albo inaczej mówiąc 1 tysiąc powtórzony 19 razy, to jest to 19 tysięcy. 19 tysięcy to dosłownie 19 tysięcy. 7 dziesiątek możemy potraktować tak samo. 70 to jedna dziesiątka powtórzona 7 razy, czyli 10 plus 10 plus jeszcze jedno 10 plus następne.

Albo czytając to w całości, w jednym kawałku, 1970. Zróbmy to jeszcze raz, ale w tabelce z wartościami cyfr na poszczególnych pozycjach. Zamiast wpisywania wszystkich tysięcy i wszystkich dziesiątek, zapiszmy cyfry w tej tabeli zgodnie z wartościami na odpowiednich pozycjach. Mamy 19 000, co oznacza, że ostatnia cyfra z liczby 19, czyli 9, znajdzie się w kolumnie tysięcy. Druga cyfra z dziewiętnastki jedynka sprzed dziewiątki musi się znaleźć przed dziewiątką. Taki zapis możemy przeczytać dziewiętnaście tysięcy. Czytając słowo tysięcy zawieramy w nim wszystkie te trzy puste miejsca, albo inaczej mówiąc, te trzy zera z kolejnych pozycji. Tysiące mogą być reprezentowane przez trzy zera na końcowych pozycjach. Dalej mieliśmy 7 dziesiątek, czyli możemy umieścić siódemkę w kolumnie dziesiątek. I znowu mamy za siódemką, czyli po jej prawej stronie pustą kolumnę, bo nie mamy żadnych jedności. Słowo dziesiątki zawiera w sobie 0 na pozycji jedności. Zapisując liczbę tysięcy dopisujemy do niej 3 zera na końcu po prawej, a zapisując liczbę dziesiątek, dopisujemy do niej jedno zero. I znowu możemy te dwie liczby dodać i jak poprzednio mamy 19 tysięcy 0 setek, 7 dziesiątek i 0 jedności. Każdy z tych sposobów prowadzi do tego samego wyniku. Obojętnie, czy wypiszemy wszystkie 19 tysięcy i wszystkie 7 dziesiątek i je dodamy, czy odpowiednio do wartości cyfr na poszczególnych pozycjach, dopiszemy odpowiednią liczbę zer i dodamy te dwie liczby. Zawsze wynikiem tego działania jest 19 tysięcy Zróbmy jeszcze jedno podobne zadanie: 5 dziesiątek tysięcy dodać 22 tysiące. Znowu rozwiążemy to zadanie na dwa sposoby. Pierwszy sposób. Ile to jest 5 dziesiątek tysięcy? Jeżeli zapiszemy 10 tysięcy 5 razy, jeszcze jedno 10 tysięcy, czwarty raz i piąty raz 10 tysięcy, to razem będzie to 50 tysięcy. 10 tysięcy, 20 tysięcy, 30 tysięcy, 40 tysięcy, 50 tysięcy. 50 tysięcy, czyli 5 10 tysięcy to to samo co 50 tysięcy dodać 22 tysiące. Wypisywaliśmy przed chwilą i dodawaliśmy 19 tysięcy, tutaj będzie podobnie 1 tysiąc, 2 tysiąc i tak dalej, aż będziemy mieli razem 22 tysiące, czyli 22 tysiące. Teraz możemy te liczby dodać. 50 tysięcy plus 22 tysiące to będzie razem 72 tysiące. Tysiące. To był pierwszy sposób na wykonanie tych obliczeń. Rozpisaliśmy sobie, jak wyglądają i co oznaczają te liczby, i potem je dodaliśmy. Drugi sposób to tabelka z wartościami cyfr na poszczególnych pozycjach. Pierwsza liczba to było 5 dziesiątek tysięcy, czyli w tej kolumnie zapisujemy 5, 5, kolumnie 10 tysięcy. Możemy dopisać zera na pozostałych pustych pozycjach. Nie mamy żadnych tysięcy, setek, dziesiątek ani jedności. Dla liczby 5 dziesiątek tysięcy zapisaliśmy 4 zera po prawej stronie piątki. Druga liczba to było 22 tysiące, czyli 2 w kolumnie tysiące i 2 w kolumnie dziesiątki tysięcy. Zawsze opisujemy liczbę przy pomocy kolumny odpowiadającej ostatniej cyfrze nie będącej zerem. Czyli 22 tysiące. I jak poprzednio, dla tysięcy dopisujemy 3 zera na końcu. Teraz możemy te liczby dodać odpowiednio kolumnami. Na pozycji dziesiątek tysięcy mamy 7, dalej 2 tysiące, nie mamy setek, nie mamy dziesiątek i nie mamy jedności. Czyli odpowiedź na pytanie, ile to jest 5 dziesiątek tysięcy plus 22 tysiące brzmi 72 tysiące.